uświadomiliśmy sobie, że najlepiej możemy pomóc naszym dzieciom w dojrzewaniu do wiary poprzez świadectwo naszej osobistej relacji z Chrystusem. Tylko to przemawia. Kij, zachęty, jakieś nadmanianie może mieć skutek, ale tylko na krótką metę. Natomiast dojrzewają dzieci do wiary, patrząc na swoich najbliższych. Tylko ci rodzice, którzy żyją autentyczną, głęboką wiarą, mogą przekazać tę wiarę swoim dzieciom. Bo to nie jest tak, że to ksiądz, to kościół. Rodzina jest domowym kościołem. Owszem, kapłan tak, kościół tak, wspólnota parafialna, ale przede wszystkim rodzina. Jeżeli rodzice sami doświadczają życia wiary, to co powiedziałem na mszy świętej, automatycznie umożliwiają dzieciom udział w tym samym doświadczeniu. Bo wiara to nie jest tylko teoria. Można się nauczyć katechizmu, zdać pomyłki przed komunią świętą, przed bierzmowaniem i co z tego. Jeżeli człowiek, ten nawet już dorastający, nie ma tego doświadczenia na swój wiek Boga, na wzór swoich rodziców, to co z tego, że zda, że przyjmie sakrament, ale potem nie dojdzie do tej prawdziwej dojrzałości chrześcijańskiej. Czyli świadectwo naszej osobistej relacji z Chrystusem jest bardzo ważne. Aby tak było, nasz dom, mój dom, jako matki, ojca, środowisko życia rodzinnego powinno być miejscem obecności Słowa Bożego. Chciałbym na to zwrócić dzisiaj szczególną uwagę. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boga, Chrystusowe Słowo, On sam jest u początku małżeństwa i rodziny. I to Słowo Boże sprawia, że chrześcijańska rodzina jest małym domowym kościołem. Tak Słowo nazywa rodzinę. Mały domowy kościół. I ten kościół domowy, mały kościół, nie może istnieć bez obecności w nim Słowa Bożego. Bo to Słowo Boże ten kościół domowy, tę wspólnotę domową ożywia, osądza, umacnia. I rodzice winni czynić to wszystko, by to Słowo Boże było obecne w ich domu. Czasem jest tak, że jedna strona tylko to czyni, matka czy ojciec, no bo druga jakoś może jest spoko. A jeżeli we dwoje to czynią, wspólnie, to rzeczywiście ten dom tętni życiem, nie tylko tym zwyczajnym, ziemskim, ale Bożym, duchowym życiem. Warto sobie uświadomić w czasie tej konferencji, w jaki sposób Słowo Boże jest obecne w domu chrześcijańskim, w tym małym, domowym kościele. Ja podam takie najważniejsze podpowiedzi, żebyście mogli, drodzy, zobaczyć, jak to jest w waszym domu, w waszej rodzinie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby wszystko zaraz realizować, ale warto sobie uświadomić, że mój dom ma być przestrzenią, ma być miejscem obecności Słowa Bożego. I jeżeli to Słowo Boże jest obecne w domu, to ono przenika do dusz każdego, także dzieci. Czyli ono, jak powiedziałem, ono ożywia człowieka, osądza go, umacnia. W jaki sposób to Słowo Boże jest obecne i dociera do dzieci, do każdego z was także? Otóż z pewnością takim sposobem będą wasze polecenia, uwagi, wskazania, które muszą być oparte na Ewangelii, muszą być ewangeliczne, muszą wynikać z moralności i zasad życia chrześcijańskiego. To jest właśnie to Słowo Boże obecne w was, w waszym domu, przez was. Jeżeli wy macie relację z Jezusem, z Ewangelią i teraz wiele słów mówicie do swoich dzieci, nakazów,
chodzi o to, żeby one były namaszczone, powiedziałbym. Żeby one były jakby wynikały z czego? No właśnie z Ewangelii. Z tego, co Chrystus nam przekazał. I tu nie chodzi o moralizowanie. Absolutnie. Dzieci tego nie lubią. Młodzi zwłaszcza. Moralizowanie. Bądź taki. Kochaj. Rób to i to i to. Nie chodzi o moralizowanie, ale motywację zbawczą, wynikającą z relacji z Chrystusem. Jeżeli ty mówisz coś do dziecka, polecasz mu, niech on czuje, że za tym słowem stoi twoja wiara, twoja miłość do Jezusa. A możesz nawet się odwołać do jakichś tekstów, do jakichś poleceń Jezusa Chrystusa. To jest pierwszy sposób, najprostszy, żeby Słowo Boże było obecne w twoim domu. Ono nie spadnie z nieba. Ty masz głosić, mówić Słowo Boże, wydając polecenia, rozmawiając z dziećmi. One muszą czuć, że ty odwołujesz się do Ewangelii, do Chrystusa. Jak polityk na przykład odwoła się gdzieś do jakiegoś orędzia ewangelicznego, zbawczego, to Słowo jest mocniejsze. Jest mocniejsze. Nie moralizowanie, tylko motywacja zbawcza. Drugi sposób, przez który Słowo Boże dociera do członków rodziny, jest obecne poprzez wspólne, religijne przeżywanie świąt, uroczystości, zachowywanie religijnych zwyczajów, wspólną modlitwę, udział w liturgii eucharystycznej, niedzielnej, świątecznej, pielęgnowanie tradycji rodzinnych, religijne obchodzenie wspólnych rocznic czy innych ważnych wydarzeń religijnych. Wówczas Słowo Boże jest obecne w waszym domu, jeżeli to się dzieje wszystko. Trzeci sposób obecności Słowa Bożego, szczególnie ważny, to jest stworzenie okazji ku temu, żeby to Słowo Boże weszło do waszego domu. Jakie to mogą być okazje? Trzeba je stwarzać, o nich wiedzieć. To będzie na przykład wykorzystanie internetu. Tam jest też bardzo wiele ciekawych rzeczy religijnych, wiele zła. I trzeba kontrolować, w czym wasze dzieci tam siedzą, co oglądają, czego słuchają. Ale wykorzystać to, jeżeli potrafi. Dobra książka, katolicka prasa, korzystanie z różnych form religijnego dokształcenia, zainteresowanie się nauką Kościoła, zwłaszcza poprzez korzystanie z katechizmu. To jest trzeci sposób obecności Słowa Bożego w waszym domu, wchodzenia Słowa Bożego w wasze środowisko. I czwarty sposób, powinienem zacząć może od niego, ja go zostawiłem na koniec, to jest praktyka osobistej, a może wspólnotowej, to jest ideał, lektury Pisma Świętego. Czyli rodzina pochyla się nad Słowem Bożym i rozważa to Słowo, modli się Słowem Bożym, dzieli się Słowem Bożym w rytmie cotygodniowym, czy może rzadziej, ale chodzi o to, żeby tę formę obecności Słowa Bożego także wprowadzać w swoje życie rodzinne. Cztery sposoby wymieniłem. Wszystkie te sposoby obecności Słowa Bożego w rodzinie są ważne. I nie wszystkie da się zrealizować. Proszę nie wpadać w panikę, jeżeli coś z tych rzeczy, o których wymieniłem, kultywujecie, jeżeli coś o tych rzeczach pamiętacie w swojej wspólnocie rodzinnej, w swoim domu. Bogu dzięki, tak trzeba. Jeżeli za mało, zwróćcie na to uwagę. Jeżeli coś zaniedbaliście, trzeba by podjąć wysiłek, trud, żeby Słowo Boże było bardziej obecne w moim domu. Wywyższyć Słowo Boże. Posługiwać się nim. Odnosić się do niego. Niech ono wchodzi właśnie w tę atmosferę domu. Nie tylko świeckie jakieś rzeczy, ale właśnie religijne. Wiążące się z tym mówieniem Boga do nas. Jest to bardzo ważne. Jest to sprawa niezwykle ważna. Bo tylko w takim środowisku rodzinnym,
mogą się jej uczyć, mogą ją rozumieć i przeżywać. Zapytajmy, dlaczego obecność Słowa Bożego w rodzinie jest ważna? I to będzie ostatni punkt naszego rozważania. Dlaczego właśnie obecność Słowa jest tak ważna? Ja powiedziałem te sposoby, przez które ono wchodzi do rodziny. Jest obecne w niej. Ale dlaczego? My pytamy, no dlaczego tak ma być? Otóż po pierwsze, dzięki Słowu Bożemu otwieramy się na Boga, na prawdę zbawczą dotyczącą naszego życia. A dziś, moi drodzy, widzicie to wyraźnie, że jasność w kwestii prawdy jest bezcennym darem. Dlaczego? Bo przychodzi nam żyć w epoce niejednoznaczności. Tyle prawd, ile ludzi. Tyle poglądów, ile ludzi. I teraz, jak właśnie ta prawda jedyna, odwieczna, niezmienna, ona ma właśnie być tutaj pośród tego świata? No przez nas trzeba ją docenić. Bo przez tę prawdę Słowa Bożego, objawioną prawdę, otwieramy się na to, co jest niezmienne, stałe, zbawcze. Człowiek współczesny jest samowystarczalny. Jego chorobą staje się obojętność na Boga. Obojętność wobec Słowa Bożego. I widzimy, co się dzieje z moralnością, z życiem społecznym, z jakim zaangażowaniem w sprawy społeczne, patriotyczne, narodowe i tak dalej. Dzięki Słowu Bożemu otwieramy się na Boga i prawdę niezmienną, wieczną, zbawczą. I to jest pierwszy argument za tym, żeby docenić Słowo Boże. Drugi argument. Słowo Boże wprowadza nas w komunię z Jezusem Chrystusem. On przecież sam powiedział, znacie to jego powiedzenie, że do jego rodziny należą ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je, proszę. Czyli jesteśmy spokrewnieni z Jezusem, jesteśmy w Jego rodzinie, nie poprzez krew, tylko poprzez słuchanie i zachowywanie Bożego Słowa. Jesteśmy bliscy Jezusowi, jesteśmy Jego uczniami, jeżeli trwamy w szkole Słowa Bożego. Święty Hieronim powiedział, nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa. Trzeci argument. Kontakt ze Słowem Bożym daje nam możliwość otwierania się na Ducha Świętego. Jest to szczególnie ważne, gdy przychodzi nam żyć w świecie rozmytych zasad moralnych, negacji Boga, występowania przeciwko prawu Bożemu. Ducha Bożego będziemy mogli odkrywać w Słowie Bożym. Jezus powiedział, że słowa Jego są duchem i życiem. Czyli jeżeli chcemy otworzyć się na światło Ducha Świętego, to drogą ku temu jest rozważanie Słowa Bożego. Duch Święty jest obecny w Słowie Bożym. Ciągłe odkrywanie Ducha Świętego w Słowie Bożym daje rękojmię zachowania skarbu wiary. Pozwala ono doświadczyć błogosławionych jej owoców. I ostatni argument, czwarty, obcowanie ze Słowem Bożym, zwłaszcza poprzez lekturę Biblii, prowadzi do modlitwy. Skoro bowiem Bóg mówi do nas, z naszej strony należy mu się odpowiedź. I dramat współczesnego człowieka polega na tym, że nie chce słuchać Boga, jest głuchy na słowa Boga. Czyli jeżeli chcę wejść w relację z Bogiem, muszę otworzyć się na Jego Słowo i odpowiedzieć modlitwą. I Słowo Boże medytowane, rozważane jest najlepszą szkołą modlitwy. Mało tego, obcowanie ze Słowem Bożym wpływa także na nasze zachowanie, postępowanie. Poprzez posłuszeństwo Słowu Bożemu stajemy się bardziej wierzącymi. Coraz mniej jest w naszym życiu rozdźwięku między wolą Boga a naszym postępowaniem. Na koniec posłuchajmy jeszcze przypowieści Jezusa o roztropnym i nierozsądnym budowaniu domu. To jest fragment z Ewangelii Mateusza, z Kazania na Górze. To jest ostatni fragment.
37. Posłuchajcie, drodzy, tych słów. Każdego, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry, uderzyły w ten dom, on jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry, rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Orędzie tej przypowieści jest jasne. Kto słucha słów Jezusa i wypełnia je, jest podobny do osoby roztropnej, która dba o swoje życie. Ten dom na skalę to jest moje życie. To jest także mój dom, ten, który tworzę. W obliczu różnych trudności, przeciwności, gwarantem przetrwania mego życia, życia domu, jest Słowo Chrystusa. Czyli słuchanie, zachowywanie słowa gwarantuje co? Trwałość mego życia osobistego i także życia domu, wspólnoty domowej. Przestrogą jest postawa tego człowieka, który dom buduje na piasku. Co to oznacza? Oznacza to, że słucha słów Jezusa, ale ich nie wypełnia. Jedynie posłuszeństwo słowu Jezusa gwarantuje ocalenie życia, nie tylko w doczesności, ale w perspektywie życia wiecznego. Pomyślmy, czy nasz dom rodzinny budujemy na skalę Słowa Bożego? Skorzystajmy z dzisiejszych podpowiedzi. Uczyńmy wszystko, by nasz dom stał się środowiskiem Słowa Bożego. On pewno jest, tak, bo jeżeli tutaj jesteście, jestem przekonany, że tak jest. Ale można jeszcze piękniej, można jeszcze lepiej. Dlaczego to jest ważne? Bo od tego zależy stworzenie dobrego środowiska dla waszych dzieci, żeby one chłonęły Słowo Boże, żeby one uczyły się żyć Słowem Bożym, modlić się Słowem Bożym, rozważać go. Byśmy nie tylko odwoływali się do Słowa Bożego, ale także tym Słowem Bożym żyli. Byśmy tworzyli klimat do słuchania Słowa Bożego w domu. Bardziej docenili lekturę Pisma Świętego, by dzieci widziały, że Bóg, Jego wola są naszym punktem odniesienia, że dotrzymujemy słowa danego Bogu i ludziom. I proszę się nie martwić, że życie się tak układa, czy tak. Czasem ktoś sam wychowuje dzieci, czasem dochodzi do różnych dramatów, trudności. Nie wolno się poddawać. Trzeba wtedy w pojedynkę może, ale otwierać się na Słowo Boga, trzymać się Pana Boga, mieć z Nim osobistą relację, żeby nawet w najtrudniejszych doświadczeniach ocalić swój dom. Jeżeli on nawet jakoś jest, no może troszkę, no właśnie, może nie tak, jak to powinno być, to nie martwić się, przeze mnie on ocaleje w sercach dzieci. Więc pamiętajmy o Słowie Bożym. Niech ono będzie naprawdę tym fundamentem, na którym budujemy nasze życie i życie naszego domu. Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej Eucharystii i w tej konferencji o roli Słowa Bożego w rodzinie. Zachęcam was, drodzy, do dalszej refleksji. Porozmawiajcie o tym między sobą, ze swoim mężem, żoną. Porozmawiajcie o tym, jak to Słowo Boże jest obecne. Warto o tym rozmawiać. I może podejmiecie jakieś decyzje dla dobra duchowego.